odczułem coś takiego, że pan Kaczyński w 2016 roku może podupaść na zdrowiu. Czego mu nie życzę, ale tak poczułem. Może to być druga połowa tego roku, ale coś może się dziać ze zdrowiem pana Kaczyńskiego. Uważam, że poważniejsza sytuacja jest z panem Wałęsą. Otóż powiem tak, właściwie każdy domniemał, że Magdalenka i układ w Magdalence to był układ, a nie porozumienie się. A skoro układ, no to dwie strony musiały się jakoś wyłożyć. Ja mam odczucie jednej rzeczy. I pan Wałęsa, i pan Kaczyński, a także pan Macierewicz i wiele innych osób z aktualnego rządu, to są już ludzie, podobnie jak i ja, to są już ludzie w podeszłym wieku. Każdy z nich ma jakieś żale do przeszłości politycznej. Wydaje mi się, że to jest bardzo duży pojedynek i wydaje mi się, że pan Kaczyński wyłożył na szale wszystko, co może zrobić w tych 4 latach. To nie ma znaczenia, czy rząd PiS-u będzie rządził następną kadencję, czy tylko tą. Istotne jest jedno, że chyba już nikt nie ma wątpliwości, że PiS stara się zrobić wszystko to, co zamierza w bardzo szybkim czasie. Powiem tak, ja mam odczucie, że pan Wałęsa przez to, że nie daje siebie poprowadzić nikomu, a tworzy tylko bunt, przegra na tym bardzo mocno. Sam zdepcze swój autorytet do reszty, ale jeszcze narobi dużego bałaganu, który jest niepotrzebny. Kiedykolwiek oglądałem go w jakiejś wypowiedzi, zwłaszcza ostatniego czasu, ja mam dziwne wrażenie, że jemu coś grozi. Albo ze zdrowiem, że mu się coś stanie, albo że, no nie, mam nadzieję, że taki wielki człowiek, który tyle przeżył, nie targnąłby się na swoje życie i nie posądzałbym o to pana Wałęsy, ale mocno to szarga jego zdrowie. Wałęsa nie ma szans na obronę, pan Wałęsa, i uważam, że to się posunie jeszcze dalej. Jedyną obroną pana Wałęsy, ja bym mu poradził, to jest nie walczyć, ale wydaje mi się, że z charakterem pana Wałęsy, nie, ta moja rada od razu może być wrzucona do kosza. Wystarczy, panie Wałęsa, moim zdaniem, nie walczyć, w pana przypadku pozwolić na spokojny osąd historykom tej sytuacji, a całą, bo nie pan zrozumie, pan, może taka wychodzi na odezwę do pana Wałęsy, ale powiem tylko tak, pan bierze, pan robi duży błąd, bo pan krzyczy cały czas: obaliłem komunizm. Nie, panie Wałęsa, miliony ludzi z panem obaliło komunizm. Gdyby nie ci robotnicy szarzy, których większość już prawdopodobnie nie żyje, nie stanęli murem za panem, to by pan niczego nie obalił, panie Wałęsa. Błąd pana jest jeden. Zrobił pan solidarność jako siebie. Pan jest solidarnością. Pan jeden. Tak przynajmniej z pana wypowiedzi często wynika. Pan mówi, że pan miał jakąś koncepcję, że pan z tą koncepcją dojrzewał 10 lat, zanim pan ruszył na barykady. Proszę pana, nie sądzę, żeby pan przez 10 lat myślał, jak obalić komunizm. Ja myślę, że pan na siłę próbuje robić z siebie jednostkowy, proszę pana, symbol Solidarności. A tak nie jest. To jest też pana błąd. Przez to być może wielu przyjaciół pana opuściło, którzy nie chcą teraz pana bronić. Niech pan nazwie całą Solidarność, cały układ wtedy za układ, a nie za bunt robotników i komunizm upadł, Jaruzelski się z Kiszczakiem ugięli, bo się zlękli stoczniowców. Proszę pana, nikt w to teraz nie uwierzy. Ale jeżeli pan to nazwie po imieniu, że większość z nas, większość decydentów wtedy, na przykład Geremek, zgodzili się w Magdalence na ten układ i powstał układ,
to układ, to nie przewrót. Układ to dogadanie się. Ale jeżeli się dogaduje buntownik z przestępcą na układ, no bo liczmy, że komunizm był organizacją w jakiś sposób przestępczą, przynajmniej w wewnętrznych działaniach, inwigilacji ludzi, no to dogadaliście, weszliście na układ z przestępcą. Bo gdyby to był czysty bunt, to by Jaruzelski nie był prezydentem zaraz po tym. Więc, panie Wałęsa, niech pan przestanie walczyć, a niech pan głośno nazwie my, naród, jak pan mówi. My, wszyscy z Solidarności. Niech pan sobie doda to, którym ja przewodniczyłem, jeżeli panu na tym aż tak zależy. Weszliśmy z komunistami w układ. I trzecia RP, wolność trzeciej RP jeszcze się rodzi. Minęło 25 lat, jej jeszcze w pełni nie ma.